ważny dla naszego regionu, bardzo historyczny, a jednocześnie niezwykle literacki, bo to książka, o której dzisiaj będziemy rozmawiali, Nadzieja aż po horyzont, jest zapisem bieżeństwa, uchodźstwa, bolesnych wydarzeń z początku XX wieku, to jest 1915 rok, a jednocześnie powieść, bardzo dobrze napisana książka, którą się świetnie czyta, mimo że czasami łzy cisną się do oczu, kiedy się czyta o tak trudnych i bolesnych czasach. Pani Barbaro, wyjaśnijmy na początku fenomen tego niezwykłego zjawiska, jakim było bieżeństwo, uchodźstwo, początek XX wieku, w zasadzie dokładnie 1915 rok. Co się stało, gdzie się stało, dlaczego się stało i kogo to dotknęło? Dobry wieczór Państwu, witam szanownych Państwa zebranych. Cieszę się, że jesteście ze mną. Będziemy opowiadać o historii, o naszej wspólnej historii. Napisałam powieść, która akurat tak się złożyło, że strzeliła się w setną rocznicę wydarzenia. Ale to tak się tylko złożyło, bo ja jej nie pisałam z premedytacją, pod wpływem mody, ani z zapotrzebowania rynku. Historia bieżeństwa to historia moja, wyssana z mlekiem babci, mogę tak powiedzieć. Ponieważ to babcia w mojej rodzinie opowiadała o I wojnie światowej, o bieżeństwie i o powrocie do domu. Wiosną 1915 roku, kiedy front niemiecki i austro-węgierski zaczął nacierać coraz bardziej na wschód, wypychając wojska niemieckie, wojska rosyjskie w głąb Rosji, padła propozycja ewakuacji ludności w głąb Imperium Rosyjskiego. Propozycja była być może zamierzona i nakierowana na skutki pozytywne. Niestety stało się zupełnie inaczej niż to było planowane, ponieważ najpierw ewakuowano duże miasta i przemysł. Ewakuowano Łódź, Warszawę, Kalisz, Tomaszów Mazowiecki, Białystok. Rząd carski zabrał maszyny, zabrał ludzi, którzy pracowali w fabrykach. Wywieźli ich na wschód, głęboko do Rosji. Tam rozstawiono te zakłady i ludzie pracowali nadal. Później jednak okazało się, że wojska niemieckie nacierają coraz mocniej. Powstał pomysł ewakuacji ludności cywilnej. No i ta ludność cywilna wyjeżdżała. W niektórych miejscach wyjeżdżała naganiana przez wojska, ponieważ obawa przed frontem, przed spaleniem, przed skutkami inwazji niemieckiej była tak wielka, że przerażenie powodowało ucieczkę. A w niektórych momentach wystarczyło, że było mówione, dostaniecie odszkodowania za swoje ziemie, za swoje bydło, za stracony majątek. Teraz idzie wojna, pakujcie się, uciekajcie. Wrócicie, wszystko dostaniecie z powrotem, zostaną wypłacone odszkodowania. I faktycznie majątek był spisywany, ludność była przygotowywana do ewakuacji. Niemniej jednak ilość ludzi wypchniętych z własnych domów na drogi była tak potężna, że bardzo szybko przytłoczyła i drogi, i urzędników pracujących przy ewakuacji, a przede wszystkim ta ludność cywilna strasznie przeszkadzała wojsku, bo pamiętajmy, że po tych samych drogach, po tych samych liniach kolejowych w przeciwnym kierunku podążali żołnierze ciągnący ze sobą cały tabór i uposażenie. Pani Barbaro, ja podpytam, wynotowałem sobie, że ponad 3 miliony ludzi udało się na to uchodźstwo. Czy były rodziny albo były jednostki, które zdecydowały się zostać? Tak z ciekawości historycznej zapytam. Jakie konsekwencje były tego? Czy nacierająca armia niemiecka, austro-węgierska była tak brutalna, czy było zupełnie inaczej? Z ciekawości historycznej zapytam. A właśnie było różnie. Panika przed zbliżającym się frontem była olbrzymia, ponieważ rozpowiadano wszem i wobec biednym, przerażonym ludziom, że niemieckie wojska będą palić całe wsie, topić dzieci w studniach, obcinać kobietom piersi,
zabierać całe jedzenie, bez litości mordować, a tak nie było. Później, kiedy część ludności wyjechała, czyli została, a armia niemiecka wstąpiła na nasze tereny, tutaj weszła do wsi i miasteczek, Niemcy po pierwsze byli bardzo zdziwieni, czego ci biedni ludzie są tacy przerażeni, czego oni tu bronią, jak tu chałupy rozwalające się jakieś tam słomą kryte, a z drugiej strony skąd ta panika? Pamiętajmy też, że jeżeli wyjechało 80% społeczności z naszych regionów, to ci, którzy zostali, byli Niemcom też potrzebni. Przecież oni musieli coś jeść. Zajmując nasze tereny, potrzebowali wszystkiego, tak? Potrzebowali wszystkiego. I domów do mieszkania, i zakwaterowania dla swoich koni, i jedzenia, i jakichś bandaży, no wszystkiego potrzebowali. Więc ci ludzie, którzy pozostali, mieszkańcy wsi, miasteczek, no musieli jakoś tam z nimi żyć, współgrać wspólnie. Więc panika była na wyrost. Pani Barbaro, teraz zapytam o najważniejszą rzecz w tej książce, mianowicie o historię rodzinną, bo tak się szczęśliwie stało, że pani debiut literacki związał się z napisaniem książki bardzo intymnej, osobistej, bo właśnie rodzinnej. To słyszałem, że to tak najlepiej się pisze książki pierwsze, bo pisarz po prostu wie, o czym pisze, bo ono to głębi serca. Więc proszę powiedzieć o swojej babci, o tych opowieściach, jakie pani zbierała, gdzie one są konkretnie tutaj, kim są ludzie na tym niezwykłym zdjęciu, jak te historie rodzinne pani w tą książkę wplotła. Okładka przedstawia fotografię rodzinną. Jest to zdjęcie zrobione w 1915 roku w Kobryniu. Ta dziewczyneczka w białej bluzce to moja babcia Kasia. A ta pani, która siedzi, to moja prababcia Maria. Ci dwoje stojących obok młodych ludzi to babci brat i najstarsza babci siostra. Dziadka już na tej fotografii nie ma, pradziadka, ponieważ w Kobryniu właśnie na pierwszym większym postoju zachorował na tyfus. Bo to już jest zdjęcie, już kiedy wyruszyła rodzina, tak? Tak. To jest zdjęcie, które... takie fotografie są bardzo popularne nawet dzisiaj w starych dokumentach, ponieważ był taki nakaz fotografowania całych rodzin. Miała być głowa rodziny i osoby z nią podróżujące. U nas tutaj no właśnie już dziadka nie ma, więc głową rodziny jest babcia. Co prawda oni tam później się rozdzielili i całej drogi po Rosji nie tułali się wszyscy razem, ale babcia jako głowa rodziny jest tutaj właśnie najstarszą osobą na tej fotografii. Pani Barbaro, jak dużo wspomnień zachowała w swojej pamięci babcia, a jak dużo musiała pani czasu poświęcić siedząc w bibliotekach, czytając książki, uzupełniając jej źródła, bo przypuszczam, na 100% musiała pani też z racji rzetelności takiej literackiej sięgnąć do źródeł, też w postaci chyba pisanych dokumentów. Tak, oczywiście. Na szczęście mam internet. Wspomnienia mojej babci to 90% tej całej książki. Czego nie wiedziałam, nie znałam niektórych realiów, jeśli chodzi na przykład o poruszanie się wojsk rosyjskich po Rosji. No bo ci ludzie, którzy byli uwikłani w te wydarzenia wojenne, to oni zupełnie nie mieli pojęcia, kto tam kierował tym wojskiem, ile ich tam było, bitwa jakaś tam, kto tam był generałem, z jakiej racji, to też niezbyt wiedzieli. Moja babcia nieraz mówiła, jak już wybuchła rewolucja, to mówiła, czort ich podmiosł, kto to. Tak? Że przychodziło wojsko białe, czerwone, czarne, jeszcze jakieś tam. Ludzie na początku rozróżniali białych i czerwonych, a potem już tyle było tych różnych opcji i jakichś mniejszych oddziałów, że ciężko było się w tym połapać. Więc żeby nadać jakieś ryty historyczne, konkretne i dokładne, jak ja wiedziałam, że oni byli powiedzmy w Kazaniu, no to musiałam się zorientować, kto tam stacjonował, jak te bitwy wyglądały, jak te wojny wyglądały, mniej więcej historycznie, jeśli chodzi o realia militarne, tak? Bo realia emocjonalne, no były takie, jakie były. Bieżeńcy, wyjeżdżając ze swoich domów,
Naukowcy szacują, że było to ponad 3 miliony ludzi, a niektórzy twierdzą, że nawet około 5. Więc to jest masa ludzi. Wyjeżdżając ze swoich domów jechali w nieznane, ale trzeba to podkreślić, że byli przez Rosję witani z otwartymi ramionami bardzo dobrze. Wierzeństwo było zorganizowane. Ludzie wyjeżdżali takimi grupami w różne miejsca, w okolice Krymu, w okolice Rostowa nad Donem, w okolice Samary, Kazania, Jazania, albo nawet i Zaura. Ale to nie był wyjazd dobrowolny, oczywiście, że nie. Ale to nie był też wyjazd nieodwołalny. Ci ludzie wyjeżdżając wierzyli w to, że wrócą do swojej ziemi. Przez Rosjan zostali przyjęci pozytywnie. Byli częstowani jedzeniem i otrzymali pomoc materialną i zakwaterowanie. I pod tym względem było nieźle, było nieźle. Oczywiście każdy tęsknił za swoim domem. Z tym, że okres bieżeństwa, myślę, należy podzielić jeszcze na dwie części. Na czas do rewolucji i czas po rewolucji. I tu jest drastyczna przepaść między tymi dwoma okresami. Ponieważ przed rewolucją październikową, kiedy w Rosji panował jeszcze względny spokój, można było liczyć na pomoc, można było szukać stabilizacji. Bieżeńcy liczyli, że wojna się skończy i wrócą do domu. Niemniej jednak, jak wybuchło powstanie i w państwie powstał totalny chaos, nie wiadomo było, czego można było się spodziewać. Wtedy panika zapanowała w sercach nie tylko bieżeńców, ale również mieszkańców Rosji rdzennych, bo oni sami nie wiedzieli, czego się spodziewać.